Czy będziecie razem? Takie pytanie dzisiaj zadam dwóm taliom, kartom Lenormanda i kartom Tarota, oczywiście już tradycyjnie. I kochani moi, będziecie mieli do wyboru dwie grupy. Pierwsza grupa to karty Lenormanda, ta oto talia, i kamień z napisem Love, czyli miłość. Druga grupa to karty Tarota. I będziecie mieli tutaj ametyst fioletowy, proszę, do wyboru, tak? Także wybierzcie sobie grupy, pierwsza, druga, lub kochani, jako że są to dwie różne bardzo talie kart, możecie oczywiście naturalnie zostać i popatrzeć na całą tą wróżbę, ponieważ mogą coś karty dopowiedzieć, kochani. Czy będziecie razem? Takie jest pytanie. Oczywiście ja serdecznie Was witam, wybierajcie grupę, a ja chcę Wam powiedzieć, moi kochani, że proszę Was, napiszcie mi, którą grupę wybraliście pod tym filmikiem w komentarzach, czyli komentujcie, wymieniajcie się ze mną swoją energią. Ja chcę zobaczyć też Wasze komentarze, chcę czuć Waszą obecność na moim kanale. Proszę Was również bardzo serdecznie o sekundkę i dajcie mi lajka, że lubicie ten kanał, że lubicie moje wróżby, ponieważ jest to bardzo ważne dla algorytmów tego kanału. Jest to tak zwana sztuczna inteligencja. Jeśli mam Waszą aktywność, lajki, komentarze, subskrypcje, obecność Waszą, czat, to po prostu algorytmy tego kanału wzrastają i kanał ten jest propagowany, wyświetlany. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ mam już poprzez półtora roku 5,5 tysięcy subskrybentów. To Wy, kochani moi Państwo, jestem bardzo, bardzo Wam wdzięczna i cieszę się, że tutaj spotykamy się i inspirujemy się tymi rozkładami kart, ponieważ te karty dają nam coś do pomyślenia, do przemyślenia, do przeanalizowania, dają nam impuls do działania, dają nam motywację, by jeszcze raz, być może inaczej, z innej perspektywy spojrzeć na problemy. Kochani moi, więc zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Oczywiście, jeśli chcecie wróżby indywidualne, napiszcie mi, kochani, e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie tutaj na kanale i w komentarzach pod filmikiem. Też wyświetlam go w każdym filmiku. Kochani, wróżby indywidualne oczywiście są dokładniejsze, ponieważ opierają się na Waszych datach urodzenia, na Waszych zdjęciach, na Waszych konkretnych pytaniach do kart i Waszych problemach. Więc zapraszam Was na czytania indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja dam Wam wszelkie warunki, napiszę Wam o opcjach, jakie rozkłady robię i tak dalej. Zapraszam serdecznie. Dobrze, mam nadzieję, że już przy moim słowie wstępnym zdecydowaliście się na którąś z tych grup lub zdecydowaliście, że oglądniecie obie grupy. Niemniej jednak zapraszam grupę pierwszą. Tutaj ten kamień wybraliście, love, czyli miłość, i zobaczymy, czy będziecie razem. Karty. Aha, jeszcze powiem, że tutaj w przełożeniu już, zanim inne karty tutaj odkryję, mamy klucz. Klucz do rozwiązania problemów, klucz do nowej szansy, do otwarcia się jeszcze jednych drzwi, czyli przejścia jakiejś próby, do jeszcze jednej próby, być może rozwiązania wszelakich Waszych jakichś tych komplikacji, problemów. Kochani, klucz, by otworzyć następną fazę Waszej relacji. Zobaczmy, co pokazują karty. Krzyż. Gwiazdy. I książka. Wow. Tak, będziecie razem. Będzie jakaś nowa próba, ponieważ mamy ta relacja, ten partner, ta partnerka,
jest dla Was bardzo ważna. Pomimo, że być może nieraz jest trudno i dźwigacie ten krzyż jak krzyż Pański, uginacie się wręcz pod ciężarem tego krzyża, ale jest to partnerstwo dla Was bardzo ważne, być może nawet z przeznaczenia. Wierzycie, że jest Wam to przeznaczone. Tutaj mamy wyjaśnienie spraw i być może nawet nadzieję właśnie na to, by jeszcze się coś tutaj rozwinęło, kochani, byście wyjaśnili wszystkie Wasze tutaj niesnaski, dylematy, problemy i otwarcie się nowego rozdziału, czyli tutaj widzicie tak metaforycznie, symbolicznie otwierają się nie tylko tutaj te wszystkie sprawy, czyli następna szansa, następny rozdział tej książki możecie pisać wspólnie, ale otwierają się tutaj te przysłowiowe drzwi, czyli nowa szansa, przez te drzwi przechodzicie i próbujecie jeszcze raz. Więc kochani, wyjaśnienie spraw jest tutaj bardzo ważne. I być może wyjaśnienie tych sekretnych spraw, jakichś niejasnych, nieklarownych, ponieważ w tej księdze, to jest właściwie księga sekretów, były zamknięte jakieś niewyjaśnione sprawy, które są jeszcze dla Was być może niejasne. Ale tutaj otwiera się ta księga sekretów, więc wyjaśniacie wszystkie sprawy i macie nadzieję, że przyjdzie jeszcze rzeczywiście jedna szansa dla Was lub kolejna szansa. Będziecie razem. To jest moja odpowiedź dla grupy pierwszej. Dziękuję, kochana grupa pierwsza. I zapraszam, kochani Państwo, grupę drugą. Grupa druga to kamień ametystowy, ametyst. Dobrze, karty tarota. Tutaj mamy już w przełożeniu kartę trzech pentakli. Trzy pentakle to podziw. Podziw dla Was, podziw w zespole, być może pracowniczym lub w kręgu Waszych znajomych, przyjaciół. Podziw dotyczący Waszej osoby, ponieważ tutaj też praca zespołowa, tak? Praca z ludźmi czy bycie z ludźmi w towarzystwie jest bardzo ważne i istotne i ci ludzie Wam znajomi tutaj podziwiają Was, tak? W pracy czy no, w jakichś kontaktach, tak? Trójka monet, kochani moi, to jest karta uznania, karta realizacji i nagrody. Tak, nagrody za Waszą dobrą pracę, wytrwałość, pilność. Także być może jeśli będziecie mieli, kochani, cierpliwość, będziecie tutaj sumiennie czekać, zajmiecie się swoimi sprawami, swoją pracą, swoimi finansami, pieniędzmi, zarabianiem pieniędzy i będziecie czekać, to zobaczymy, czy pojawi się ta szansa. Sześć mieczy, cesarz i 8 buław, kochani, więc tutaj było jakieś rozstanie, tak? Szukanie czegoś nowego, pójście swoją drogą, rzeczywiście otwarcie się na nowe plany. Tutaj mamy cesarza, czyli osobę silną, o bardzo silnym, władczym charakterze, być może baran, tutaj jako znak zodiaku, żywioł ognia, tak? Który tutaj będzie działał, starał się, będzie tutaj akcja, będzie komunikacja, będzie podróż, przyjaźń, będzie jeszcze raz być może przyjazd, komunikacja szybka, by tutaj coś naprawić, czy spróbować, czy się zobaczyć, czy po prostu jeszcze raz się spotkać. Więc tak, mamy tutaj bardzo silną, władczą osobowość, która zadecyduje, żeby napisać, przyjechać, zobaczyć się, zacząć jeszcze raz, ponieważ mamy bardzo silną kartę komunikacji i to szybkiej komunikacji, szybkiej akcji, szybkiego tutaj powrotu, szybkiego rozwoju spraw, tak? Czyli lada moment już za chwilę, no nie wiem, za parę dni, być może do 8 maksymalnie, tutaj mamy do 8 dni, kochani, jakąś akcję, że ta osoba chce rzeczywiście wrócić, spotkać się, tak?
Ósemka buław to szybka komunikacja, szybkie zmiany. Także tak, będziecie razem. To jest moja odpowiedź, ponieważ ta osoba być może spod znaku barana lub jakiś ognisty tutaj żywioł podziwia Ciebie. Tak, i chcę tutaj ta osoba wrócić. Dziękuję serdecznie grupie drugiej, dziękuję wszystkim słuchaczom i proszę Was, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i piszcie e-maile, umawiajcie się ze mną na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.